Witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie. Przerwie spowodowanej tym, że mój czas był bardzo ograniczony, jeśli chodzi nie tylko o nagrywanie, ale w ogóle o czas na cokolwiek. No niestety, gdy zakładałem kanał tutaj, to sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Czasu było mnóstwo. No, a jeśli nawet go nie było jakoś dużo, to wystarczająco by nawet te dwa odcinki tygodniowo nagrać. No, na dodatek jeszcze dodając do tego i modowanie, i generalnie dużo zapierniczy i stresu i tak dalej. W prywatnym życiu nie miałem po prostu nawet chęci zasiadać do nagrywania. Już pomijając to, że najczęściej po prostu mój pobyt w domu polegał tylko na tym, że przychodziłem się wyspać, żeby być gotowym na trudy dnia kolejnego. Mam nadzieję jednak, że uda mi się już powrócić do nagrywania, przynajmniej aby te niewiele, tylko dwa odcinki w tygodniu nagrać. No, czego nie mogę niestety obiecać, bo nie wiem, jak będzie dalej wyglądała sytuacja. No cóż, niestety tylko YouTube jest dodatkiem dla mnie do życia, ale w każdym razie no chcę te wszystkie serie dalej pociągnąć, pokończyć i jeszcze kolejne, bo tego trochę jeszcze mam w planach do nagrania. Wracamy do kampanii Górskich Klanów. Oj, dawno już tutaj nie grałem. No właśnie, nasz Brodul Stulivar powinien w końcu zacząć zdobywać doświadczenie. Mamy tylko dowódców dwóch. Złota mamy tyle, żeby wynająć sobie złodzieja. Co bardzo chętnie zrobię. Tu mamy rózgowiszkę, no dobra, przejmują nam zasoby. No, można byłoby z tego miejsca wysłać złodzieja. Niech wysyła szpiega. Tutaj na pojedynek, tak w zasadzie tylko, żeby jakiś cios zadać. I to tyle, co tu mogłem zrobić. Czy Brodulf mógłby z nowicjuszem tutaj sobie poradzić? Przeciwko przeciwnikom jakimś tam. Na pewno nie przeciwko temu dowódcy, którego zresztą powinienem poblokować trochę. Jeszcze. Teraz pytanie, czy mam się kierować tutaj do niego, czy spróbować pozbyć się tej rózgowiczki. Ona będzie pewnie dalej chciała zajmować się zasoby. Ruchu i tak mi nie wystarczy. A gdzieś poleci dalej, to już raczej jej nie dogonię. Musiałby być tutaj jeszcze jeden dowódca, który by przynajmniej tamtą strefę, którą teraz baronowa okupuje, pilnować. Okej, mamy walki z przywołańcami. Dobrze byłoby takie jednostki rózgowiczem pokonywać. A widzę, że idzie tutaj złodziej. Dowódca wrogi się wraca. A tutaj tak jak sądziłem, rózgowiczka będzie przyjmować kolejne zasoby. Ale tu Imperium pomoże mi zdjąć rózgi. Także nie ma się co przejmować. Raz, złodziej, skoro jest tutaj w pobliżu, niech bierze to, co mu się uda. Dobra. No to będzie dla Imperium, bo zaraz to zbiorą. Tutaj to właściwie nie ma
większej różnicy, czy to będzie nowicjusz, czy wojownik. Najważniejsze, żeby Brodus zdobywał doświadczenie. I sam też dostanie obrażenia. No nie musisz wzmacniać, te obrażenia wystarczą, ale oczywiście trzeba jeszcze trafiać. No i taka walka zabolała, ale dała też doświadczenie. Kolejny złodziej. O, tutaj trzeba już próbować otruć przeciwnika. A, tylko jaki on ma w ogóle typ dowódcy? To będzie ważne. Komes, no to nie ma nawet sensu go teraz tutaj zatruwać. Ta armia jest dość groźna, więc nie mogę sobie tak po prostu tutaj krążyć. Mimo że nie ma dowódcy, no cały czas będą tutaj pewnie rzucane zaklęcia. Także wróg będzie chciał z całą pewnością mi tutaj przeszkodzić. No, kolejny piesek. Kolejne obrażenia do przyjęcia. No dobra, Imperium się już zajęło tym, co trzeba. No, a Ruski jednak nie chcą mi usuwać. No, będę musiał sam to zrobić. Okej, Brodów może się uzdrowić ze świątyni. No i teraz zasadnicze pytanie. Z czego tu zdobywać doświadczenie? Najpierw trzeba będzie pokonać tego arcydiabła, to wtedy już zaczną wychodzić dowódcy ze stolicy. Poślę tam jeszcze jednego roka, po to by odkrył mapę, tak żebym dokładnie widział, gdzie on będzie kierował swoich dowódców. Okej, to jeden rok nie wystarczy, będzie potrzeba ich jeszcze więcej. Berserkera czy barbarzyńca z łucznikiem. Można by to było osłabić żywą zbroją, gdybym miał. No, brak długopoziomowego przyzwania u klanów. Trochę bolesny, bo jest to jednak całkiem przydatna jednostka. Dobra, to może jednak niech sobie weźmie wojownika. Będzie większa siła ognia. No, takiemu barbarzyńcy teoretycznie dwa ciosy bym mógł zadać rokiem. Ewentualnie pójść po prostu hodurem i to trochę osłabić. Legiony nie ustają tutaj w staraniach. Nie wiem, czy to moje wycofywanie się było najlepszym pomysłem. A, Ruskowiczka jeszcze leci tutaj. No, ciekawe, pewnie będzie to wszystko się kierować w stronę Imperium, także żeby tu podekspić naszego Ruskowicza, to trzeba będzie chyba na terenach imperialnych zostać. No, zobaczymy, czy zadam dwa ciosy, bo to już zależy od tego. To będzie pierwszy, a pierwszy będzie łucznik, bo jest i tak szybszy. Więc tutaj dużo nie zrobiłem.
To będzie 95 punktów obrażeń. I później kolejne 45, czy 55, czy 145 zadanych punktów obrażeń. To jest za mało. W dwie tury pozbędzie się mojego dowódcy. No cóż, najpierw będzie trzeba tutaj coś przykombinować. Złodziej został w ogóle wyrzucony. Całkowicie. Że musiałbym zwerbować tutaj nowego. Najlepiej takich dwóch. Niech ten dowódca podejdzie tu bliżej. Zablokuję mu jeszcze oczywiście drogę. Co by sobie tutaj nie pofolgował za bardzo. Być może będzie chciał iść tędy. Ale możliwe, że jeszcze obierze tą ścieżkę. Teraz zobaczymy. No, kontynuacja przyzwań. Ale jesteśmy w mieście, także przynajmniej część tych obrażeń, które dostanę, bo dajemy szansę Ogarowi zaatakować jeszcze raz. Przynajmniej część tych obrażeń się zregeneruje. Okej, okay. One będą uparcie truły. No i tak to będzie się kręciło wszystko. No, Imperium ma bardzo dobre kontrargumenty przeciwko Baronowej. Żywa zbroja odporna na umysł, więc zarówno z upiorzycą, jak i Baronową radzi sobie bardzo dobrze. Jest to świetne przyzwanie. Dobra, Memron jeszcze odkrył tutaj szpiega. No i dopiero teraz mógłbym się wracać. Stać mnie teraz będzie na dwóch złodziei. Jeden z nich musi wysłać szpiega, drugi mógłby już truć. Dodatkowo rzucimy tutaj oczywiście zaklęcia. Zaklęcie, którego bot nie używa w ogóle. Oryginalne. Ale no, w końcu klany słyną z tego, że tworzą maszyny. Dobra, teraz tak. Tutaj trzeba próbować otruć i dodatkowo ten złodziej musi odejść. Okej, dwie trutki weszły. Jak tutaj z życiem? Każda z jednostek przeżyje cios gargulca z tyłu, także powinna się tu udać. Wzmocnię maga, co by zadał większe obrażenia całej armii. 35 plus 17, 52 punkty obrażeń. Trzeba tutaj podrapać berserkerów. No, ciekawe. Czy się uda? Nie uda się. No, oczywiście. 200 sztuk złota jeszcze trzeba będzie wydać na wskrzeszenie. No, dlaczego by nie? Mikstura siły tytana tutaj tylko była. No cóż. Tak też bywa. To co tutaj nalot będzie musiał być moich złodziei. Ewentualnie mogę sobie powoli dziobać tego barbarzyńcę. Regeneracji tutaj nie mają. Przynajmniej większość jednostek. Zaczął od chybienia ucznik. Jest szansa na drugi cios. I drugi też trafiony. No to już wygląda lepiej. Jest szansa, że barbarzyńca nie zada dwóch ciosów, ale tak naprawdę, żeby mieć pewność, no musiałbym jeszcze raz tutaj przyatakować rokiem. Jeden cios i powinno to wystarczyć. Okej, idzie kolejny dowódca.
Niestety nie pomaga to, że mają bardzo dużo punktów ruchu. Okej, tutaj dalej nie zostały te różdżki usunięte i pewnie będę musiał sam to zrobić. Tak liczę na tego mojego sprzymierzeńca, ale to tak nie bardzo jest na co. Nie podejdziesz. No dobra, dodamy ci morską podróż. Już ci się uda. Się zastanawiam, czy by nie wyzwać na pojedynek. Jakie są szanse na trutkę? 60%. Wolę pojedynek. Zrobiliśmy dużo więcej. Straciliśmy co prawda złodzieja, ale teraz można walczyć. Barbarzyńca był szybszy, ale oczywiście jasna sprawa. Na szczęście nie trafił. Udało się niewielkimi stratami tutaj wyjść cało. 2 punkty doświadczenia brakują. Dajcie mi jakiegoś złodzieja tutaj. Bardzo by się przydało. Dobra, nie wiem, czy kolejny złodziej nie powinien tutaj stać się przynętą. A na pewno ty. Tutaj ledwo się trzymasz, chłopie. To jest miasto, którego przejęcie już by pomogło znacznie ukończyć misję. Zobaczmy, co się będzie dalej działo. No, nasz główny dowódca zaraz zostanie stracony, bo sobie nasz przeciwnik woli atakować Rózgowicza, co mnie wcale nie dziwi. Ta opcja pierwsza jest taka. Żeby to wczytać i zrobić osłonę rokową. O ile to jakkolwiek pomoże. W ogóle tutaj wychodzą jeszcze drugopoziomowe jednostki, także ale tak nie za fajnie. Krasnoludzki sterowiec, czy on tutaj tak naprawdę pomoże? Wolę chyba tylko Roka. Mniejszy koszt, tam może mnie obroni. Z tej strony nie zajdzie raczej, więc musiałby zatoczyć kółko, które myślę, że byłby w stanie zrobić. Teraz ma teoretycznie bliżej do złodziei. On nadal woli zataczać w kółka. Dla niego pierwszym wyborem jest atakowanie Rózgowiczów, a nie złodziei, pomimo że nawet ma ich bliżej. No dobra. Taki jego wybór. To trzeba tutaj pomóc teraz naszemu dowódcy. Trochę waszego ulubionego ognia. Dodatkowo jeszcze opracuję zamieć. Zamieć, którą bardzo lubiły klany przeciwko mnie używać w poprzedniej kampanii. Ale sama zamieć to jeszcze by tam pal licho było. Niewielki problem. Okej, przeciwnik jest mocno osłabiony, co nie oznacza, że ta walka jest do wygrania w tym momencie. Jedno dziobnięcie by tutaj mogło pomóc. Ewentualnie jeszcze mamy taki fajny zwój. Tak, i możemy zbroję całkowicie zdjąć. A jedyny, kto mógłby tutaj zdobyć poziom, to jest dowódca. Ale tego nie zrobi. Okej, teraz trzeba się narazić na spore obrażenia. Ale nikt nie zginie raczej. Tak. 2 punkty doświadczenia tylko brakowały, niestety. No, musiało się to zmarnować. No, musiałem się pozbyć tego dowódcy. Inaczej by tutaj cały czas mnie nękał. A tu idzie Huxera z czarnoksiężnikiem.
Dobra, panie Hodur. Trzeba dawać hodu. Iść bronić zasobów. Bo to tak nie może być. Okej. Okay. Ciekawe, czy rózgowiczki w końcu to usuną. Jak tutaj wygląda sprawa z doświadczeniem? 400 punktów. W dodatku jestem sam tylko z wojownikiem, więc nie powinno... Nie powinno tutaj się odbyć jakoś wiele walk, żeby ten trzeci poziom zdobyć. Okej, zebrała skarb. No i panie kolego, chorąży czy artefakty? To jest dobre pytanie. Jedno i drugie by się mogło przydać. Ale weźmiemy chorążego, bo mamy już sztandar. Tak, teraz ty, panie krasnoludzie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 punktów ruchu, gdyby ci nic tutaj nie zawadzało. Zaraz to sprawimy, że tak będzie. Okej. Okay. Wzmacniamy wojownika, może będzie szybszy i uderzy czarnoksiężnika. W razie czego też uderzam kusznikiem. W razie jakiegoś chybienia właśnie takiego. Jest jeszcze jedna szansa dla nich, żeby uderzyć. Wcale się nie dziwię, jak się to stanie, a tak się nie stało. Okej, tutaj konsekwentnie jest straszenie. A cóż tutaj za sztandar? Celność. No to jest przydatne akurat, patrząc na to, jak sobie z tym radzą jednostki, mając 75% szans trafienia. A mamy jeszcze lodowe jaskinie do zbadania. To jest do ogarnięcia w zasadzie, tylko trzeba będzie taki jeden porządny zryw tutaj zainicjować. W jednej turze wszystko przeatakować. O, Imperium nam pomaga zaklęciami. Ale tak czy siak trzeba się pozbyć tego dowódcy, który tu będzie mocno zawadzał. Okej, tobie trzeba pomóc, słodzieju. Leśną podróżą. Wyzwałbym go na pojedynek, ale no, on jest zbyt osłabiony. Chociaż teoretycznie dwa ciosy może zadać, czyli wystarczająco, by się go pozbyć. Spróbujmy, zaryzykujmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tak mu się udało. Super, o to chodziło. Hodur teraz niech daje hodu. I browar Stuliwar niech idzie uzdrowić swojego kompana. Dajmy roka, aby tutaj wróg nie zechciał wracać tą drogą. Miejmy taką nadzieję. Ja może jednak tak się ustawię, dobra. Będę miał pewność, że jest jednak wszystko ok. No tu by wypadało jeszcze rozbudować dodatkowo to miasto, co by mieć lepszą regenerację. Ale na to mnie nie stać. No, piekielny piesek. Dzień dobry, piesku. Po co ty zostałeś przyzwany przed miastem i pobiegłeś tak daleko? Ale tak bot już robił niejednokrotnie. Wydawało się, że wysyłał w inne miejsce zupełnie swojego przyzwańca, a się okazywało co innego później. Okej, bot jednak tędy chce iść. No tak średnio mi to pasuje, bo chcę go tutaj jeszcze złapać moim rózgowiczem. Dobrze by było. To się powinno udać. Staje jeden punkt ruchu. Więc nie chciałbym w tym miejscu stać. Dajmy tobie morską podróż. Pomożesz tutaj trochę swymi umiejętnościami. Aha, jeszcze odkrył szpiega. No patrzcie państwo. Dobra, i podejdziesz tak.
otruj i jeszcze wyślij dodatkowo szpiega. Brak tutaj z punktami ruchu. No nie, akurat wszystkie pójdą. No nie, nie możesz sobie takiego kółka zrobić. A najpierw owładniętym jakbym się zajął. Później diabłem. Powinno być wszystko w porządku. Tylko ustawmy się tak. Liczyłem na to, że jednym strzałem pokonasz owładniętego, no ale tak się nie stało. Dobra, więcej doświadczenia dla ciebie, chociaż nie jest to jakaś zatrważająca liczba, ale zawsze to coś. Jeszcze tutaj za tego ogra będzie to dość fajnie wyglądać, możliwe. No tutaj przydałoby się mieć kolejny poziom miasta. Regeneracja się przyda. Legiony dalej rzucają masę zaklęć. No dobra, może przesadzam, to nie taka masa zaklęć, ale widzę, że inni skarbi rzucają. Także na dwa fronty dalej mają siłę walczyć. Nie rezygnują. Dobra, mamy jakieś już początki ekspienia naszego bohatera docelowego. Oczywiście sobie jeszcze poczekamy trochę. A ty idziesz do środka. Dajmy sobie krasnoluda zwykłego. A tylko po to, żeby tutaj złodziejem się zająć. Za chwilę. No a ty musisz się tutaj ewakuować. Dobra, pewnie złodziej. Może coś tam odsłonisz. Tak już za wiele raczej nie zrobisz dobrego. Okej, wchodzą zaklęcia. Tutaj trucizna. Okej. Się kręci jakiś dowódca. Za chwilę legiony z wielką chęcią, widzę, przejmą moje złoto. To się pewnie uda, bo tak bieganie za legionami to nie jest łatwa sprawa dla krasnoludów. Ej, naprawdę tam nie dojdziesz? No, nie dojdzie tam, nie da rady. No to szkoda. To trzeba na kolegę tutaj poczekać. Tutaj rozbuduję miasto. Trzeba przeskoczyć kolejną turę. Okej, panie piesek, ja z tobą teraz powalczę tutaj. Efekt podobny jak przy ucieczce, przynajmniej się ciebie pozbędę. Coś próbowałeś zrobić, pewnie otruć. Macie moje złoto. Ja mam teraz bardzo niski przychód, bo to już 150 będzie. Niestety. Jest malutko. Dobra, wymieniajmy się. O, weźmy sobie sztandar. Teraz pytanie, jak się tutaj tobą zająć, kobieto? Przebrzydła. Będziesz szła tutaj zapewne, więc sami musimy też taką drogę obrać. Tylko najpierw do miasta i dopiero... No, nie chcę do końca tak usuwać swojej rózgi, tylko chcę się tam przemieścić. Tak niestety wygląda próba stawienia czoła legionom przez krasnoludy. Trzeba próbować antycypować kolejne ruchy przeciwnika, żeby w ogóle jakoś można było zdążyć. Zamorska podróż i ty
możesz zrobić coś przydatnego. Trucizna. To będą 24 punkty życia odjęte owładniętemu. Będzie miał 96. Dodamy do tego jeszcze oczywiście zamieć. To powinno wystarczyć. Oczywiście jeszcze do tego leśna podróż. Teraz można walczyć. Kto będzie wystraszony, zaraz się dowiem. Czy będzie to wojownik, czy dowódca? A jest to wojownik. Tu się nie udało trafić tobie i cię dobijam. 53 punkty doświadczenia. No jakbym tak konsekwentnie wybijał rózgowiczki, to aż tak dużo walk nie musiałbym stoczyć. Oczywiście spróbuję jeszcze się tam zmierzyć z przeciwnikiem w lodowych jaskiniach. Być może wysłałbym tam po prostu jakiegoś podstawowego dowódcę, który mógłby te obrażenia zadać. Ale zanim to jeszcze zrobię, wykorzystajmy to, że mam złoto. I dajmy sobie tutaj kolejnego krasnoluda, bo nasz główny dowódca nie może robić tylu rzeczy naraz. Za chwilę tutaj przyjdzie Imperium, pomoże usunąć rózga, ja sobie wstawię swoją. Trzeba sobie pomagać. W taki właśnie sposób. Zobaczymy, czy przyjdzie, bo tu zaraz może być atak. O ja będę musiał sam to usunąć. Tak być musi. Dokładnie tak jak mówisz, Archanielico. Tak być musi. Dobra. Zaraz pewnie tutaj przylecisz i tyle będzie z tego. Mojego wojowania. 200 sztuk złota mam dalej tylko. Ale za chwilę się to będzie zmieniało. Tak, Yeti w środku. Dobra, będziemy się przygotowywać do tej walki z Yeti. A wyślę jeszcze tutaj jednego roka. Już niech będzie ten fragment odsłonięty. A tutaj w ogóle o złodzieju zapomniałem. No i był szybszy jeszcze. No tak to bym raz jeden jeszcze bym dziobnął. A tak, no to niestety, co tu mogę zrobić więcej? Tylko otruć. Nic poza tym ciekawego. Tu mogłem dać leśną podróż, to bym od razu się tego pozbył. Tej rózgi, a tak to będę musiał rozwalać to na dwie tury. Dobra, dwa roki, tam powinny dać radę. Aha, widzę, że kolejny księciunio leci. Na razie tego złota to za bardzo tu nie ma, więc lepiej byłoby czekać na takie okazje jak tu. Stawmy tutaj roka. Ciekawe, czy nie pójdzie mi przypadkiem na rózgowicza. Tak też może się zdarzyć. A ja stanę jeszcze tak. Nie chcę cię atakować, bo chciałbym to uczynić moim wspaniałym Brodulfem. To on ma tutaj zdobywać doświadczenie. Zaklęcia. No nie ma raczej sensu ich rzucać. Bo jest komesem, także uzdrowi sobie część tego. Co mógł, tyle chciał zrobić. Dobra, zatoczył kółko. Pan książę, Imperium jeszcze mnie wspomogło zaklęciami. Idzie na ruinę. Mhm. W ruinie były dwa zębiaki widmo, zwój zniszczenia smoka. No i 400 sztuk złota. Sporo. O,
Nie mamy tu żadnego złodzieja do dyspozycji, a nawet gdybym miał, to nie zdąży, ale ten zdąży już te coś zrobić. No, na przykład się wyłożyć. Niestety. Okej, no to co? Trzeba tutaj duże obrażenia zadać. Lodowa tarcza nie, tylko zamieć. A gargulca już nie ma. A zresztą armii sobie już poradzę. Dobra, dobijamy, nie dobijamy. Mogło się obyć bez tego ciosu. Znowu 40 wpada. Punktu doświadczenia i dość duży ekwipunek zgromadził nasz przeciwnik. Tom siedmiu wiatrów. Fajna sprawa, ale dla krasnoludów. Pewnie i tak będę tego używał, ponieważ no, można by zainwestować tu w używanie ksiąg. Oczywiście to by tylko chroniło samego Brodulfa. Ale zawsze lepiej tak niż wcale. Jak stoimy ze złotem, no za chwilkę będzie akurat tyle, by zrobić dowódcę, który tu pomoże z Tmieti. Ale zanim tam pójdziemy, to trzeba by się uzdrowić. Możemy to zrobić za pomocą leczenia w zasadzie. Przynajmniej na takim poziomie, żeby wojownik przeżył cios Yeti, czyli 75 punktów obrażeń. Dobra, powoli tu się będzie zbliżał czas, aby przejmować taką pełną kontrolę, aby zdobyć wystarczającą ilość terenów. Tu mamy 43%. Mamy zająć 55, powinno tutaj to wystarczyć, plus jeszcze jak tutaj nie będą legiony przeszkadzały. Dobra, teraz tak. 550 sztuk złota, jeszcze za mało, żeby tutaj zwerbować pełną armię dla budowniczego. Tak, budowniczy będzie najlepszy, bo po prostu dojdzie tu szybko. Teoretycznie najlepiej byłoby strażnika królewskiego tam dać, ale taka pierwszopoziomowa armia wtedy by już to pokonała. Tego Yetiego, a mi chodzi o osłabienie go. Damy mu tam trzech krasnoludów, żeby jakoś przytankować dość dobrze. Czy jakieś próby złodzieja, zapewne trutka, a może i był atak bezpośredni? O, bezpośrednio w pojedynku się zmierzył. Paraliż trwał tak długo, że musiał drugi raz tam podejść. Dobra, panie inżynierze i trzech krasnoludków. To wy pójdziecie tutaj. Czy wam się uda to od razu zrobić? Uda wam się chyba, co? Bo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Potrzebujesz pełny pakiet poruszania się po tej mapie. Leśna podróż i jeszcze do tego morska podróż. Idziemy. 330 punktów życia, to jest dużo. No i jest ciekawą jednostką. Tutaj zupełnie inną niż Disciples 2. No trafiajcie, bo tutaj tak kiepsko będzie. Dobra, możecie uciekać. Okej. No to co, wchodzimy i wykańczamy. Mógłbym tutaj w ogóle pozwolić zginąć tobie, panie wojowniku. Dobra, zaryzykuję. Czy to mi się opłaci? Oczywiście. 93 punkty doświadczenia. 400 sztuk złota, mikstura metalu uru. Oczywiście ląduje w ustach twego Brodulfa. I mikstura uru zmniejszy ilość zadawanego bólu, bo zwiększa pancerz o 10%. I Suel z rycerzem, tutaj same
drugopoziomowe jednostki. To bardzo ciekawe ustawienie. Max sam na przodzie. No. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby to jednak był jakiś bardziej doświadczony mag, bardziej żywotny i z dobrymi artefaktami, które dają pancerz. Dobra. Na dzisiaj to tyle. 40-minutowy odcinek nawet wyszedł. Więc będziemy kontynuować zdobywanie doświadczenia Bloodwolfem w kolejnym odcinku. Tylko najpierw musi przywrócić życie wojownikowi. Sztandar szybkości. Spoko sprawa. Wojownik być może będzie mógł być szybszy od wojowników wroga. Zostaje jeszcze barbarzyńca. Tu będzie trochę więcej kombinacji, ale mam nadzieję, że ty pomożesz Kalderiku. No jakoś powinno się udać ten trzeci poziom zdobyć Rodulfem, także na spokojnie. To co ku tangencie pisałeś w komentarzu, pamiętam, że właśnie trzeba zacząć ekspić czempiona, no bo przecież nie mając trzeciego poziomu w kolejnej misji będzie bieda. No. Byłaby bieda oczywiście, nie mając kolejnej jednostki byłoby trudno. Ale teoretycznie nadrobić doświadczenie byłoby to możliwe, bo w końcu to jest mapa 93 na 96. Moja armia jest mniej liczna, więc tego doświadczenia byłby więcej. Ale próg wejścia byłby dość trudny bez tej dodatkowej jednostki. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i co niektórzy z was zapewne tutaj czekali. Także no, przepraszam was za te za tą przerwę. No dość duże rozterki niestety, tak jak tłumaczyłem na początku. Ale mam nadzieję, że aż tak długich przerw nie będzie, jeżeli już no to ewentualnie w jakiś tam jeden weekend się nie ukaże odcinek, jeśli by tak się zdarzyło, ale no mam nadzieję, że już będzie w porządku. Trzymajcie się i na razie.